Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarotistka Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, karty dnia na dzień 19 kwietnia. Także zaczynamy. Tarot Lenormand. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających i zaczynamy. Karta głupca. Bardzo radosna energia i pozytywna. Tego dnia mamy szansę na zrobienie coś spontanicznego dla siebie, bądź też, moi drodzy, dla naszych dzieci. Tutaj jest radość, coś zabawnego nam się przytrafia. Idziemy gdzieś, moi drodzy, pierwszy raz, ale dla zabawy, spontanicznie. Tutaj może być naprawdę przyjemnie, zabawnie. Oczywiście jest kino, niespodziewana jakaś wycieczka, robimy naprawdę tutaj zwariowane rzeczy, o których nie myśleliśmy nawet, że to zrobimy. Oczywiście też mogą być jakieś flirty i radosne sprawy. Każdy inaczej, indywidualnie tutaj w ten dzień będzie go spędzał, ale na pewno fajnie i przyjemnie, możliwe, że zrobimy coś wspólnie ze swoimi dziećmi. Moi drodzy, aspekt zdrowotny, jednym tutaj głównym takim aspektem uważamy na różnego rodzaju drobne przeziębieniowe sprawy, ale też na potknięcia, czy też skręcenie kostki. No uważajmy, jak chodzimy tego dnia, bo tutaj tak wszystko nie wygląda fajnie do końca z tymi nogami. Możemy się potknąć, no ale wiadomo, lepiej się uczulić, lepiej zapobiegać, tak? I karta Lenormand. No, nie podoba mi się ten wąż tutaj. Tutaj może być jakaś intryga, moi kochani. Ktoś może zrobić nam jakiegoś figla przysłowiowego tego dnia. Okazać się nieszczerym w stosunku do nas. Może to być jakiś spisek, mogą to być jakieś fałszywe informacje. No, różnie to bywa przy tym wężu. Możemy czasem trochę się tutaj zdenerwować. To może być związane właśnie z nową osobą albo z młodą osobą, czyli z naszym dzieckiem też może być. Możemy się zirytować. Także kochani, ja Wam życzę spokojnego dnia, radosnego, ale takiego szczęśliwego, abyście dobrze tutaj, moi drodzy, wszystko rozegrali i oczywiście mądrze, rozsądnie, choć powiem szczerze, że te problemy przy tym głupcu nie będą duże, ale trochę mogą wyprowadzić z równowagi. No i tak to właśnie wygląda. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, kochani.